Okej, więc Kerdan miał tutaj dialog między chorem i oni tam ustalali, że plan Daxtera jest teraz taki, że on chce uratować Jacka, więc Kerdan ma powstrzymać jakby Daxtera przed uratowaniem Jacka, więc dobra, jest jedna postać, która faktycznie w jakimś stopniu chce przeszkodzić w uratowaniu Jacka, że jednak ktoś wspomniał imię Jacka poza samym Daxterem. Co nie zmienia faktu, że i tak Daxter potem nie wspomina, że ej, Kerdan chciał mnie ten tutaj unicestwić przed uratowaniem tego. Przed uratowaniem ciebie, Jack. Nie wiem, czy pamiętasz. Nie, nie pamiętam, bo ja w sumie w więzieniu byłem i robili nade mną eksperymenty. W sumie na mnie eksperymenty robili. No bo taka narracja by była prędzej czy później, więc... A 41. No tam jeszcze przy okazji w tle zaczął sąsiad wiercić. Świetnie. Dobra, jesteśmy z powrotem. Dokładnie tak. Trzeba było tym zielonym się tutaj dostać. O Jezu, ile tutaj orbów jest. Ja pierdylam. O kurwa. No dobra, no to polećmy tutaj jakoś. No chyba jednak nie tak trzeba to zrobić. Wydaje mi się, że musimy polecieć na jedną... O właśnie tutaj, tutaj musimy polecieć. Tylko co nam to da, że my tutaj poleciliśmy, skoro to się nie chce i tak ruszać? No dobra, no w sumie to nic nam nie dało. Faktycznie. Chyba, że tu jest jakaś zaraz dźwignia, która nam odblokuje co nieco. Pięćdziesiąt tych. No tutaj, wydaje mi się, że tutaj będzie co najmniej 70 tych orbów. I taką samą drogą chyba musimy wrócić, co nie? Tylko co nam to da, przepraszam bardzo, skoro... No dobra, no i załóżmy, że przyleciliśmy sobie tutaj. No i co? I teraz z powrotem w tamtą stronę. A! Dalej nie kumam. Mam tam polecieć? Bo nie rozumiem teraz. Ja mam teraz tam lecieć do przodu? Może faktycznie tam. Spróbujmy. Nie, bo... Czekajcie, coś tutaj jest nie tak.
Moi drodzy, właśnie teraz założyłem czapkę w pierdolkę, ponieważ to, co się teraz odpierdziela w tej gierce, to przychodzi ludzkie pojęcie. Moi wspaniali widzowie, dosłownie mega mnie zaczyna ta gra tiltować właśnie w tym momencie. I nie to, że poziom trudności jest jakiś super ogromny, bo to naprawdę ja do tego absolutnie nic nie mam. Ja sobie zdaję sprawę, że każdy tytuł musi z czasem być trudniejszy, nie? Ja oczywiście jestem do tego naprawdę mega luźno nastawiony. Co mnie najbardziej denerwuje, to to, że czasami ta gra ma problemy z detekcją kolizji do takiego stopnia, że często Daxter, gdzie powinien skoczyć, to nie doskakuje. Dlaczego? Nie wiem, może ma humory czy cokolwiek. Serio, to mnie bardzo triggeruje. No i co? I teraz zoom, widzicie? I przesuwamy. No na razie idzie dobrze, na razie teraz się to uspokoiło i na razie jest wszystko w porządku, ale zobaczymy, na jak długo będzie w porządku, bo ja coś czuję, że właśnie tutaj zaczną się zaraz ceregiele. No i dobra, i stoimy sobie teraz tutaj. No to było akurat całkiem spoko. Teraz to mogę powiedzieć, że mi nawet wyszło. A ile tutaj mamy? 75. No to może to będzie oby, żeby to były wszystkie orby, nie? Bez kitu. No właśnie, no i to jest właśnie typowe, nie? Po prostu nawet nie zdążyłem stanąć i już od razu, kurde, jeb, już to zginiesz. No i to teraz tutaj trzeba tak zdobyć te orby. Nie widzę innego sensu. No i co, 63 mamy. No jak będę musiał tutaj wrócić, no to trochę mnie tilt złapie, nie powiem, że nie, no ale już trudno się mówi, to na szczęście dopiero za 3 miesiące będzie, tak więc przez te 3 miesiące ja zdążę sobie odpocząć od tej gierki. Ja w ogóle chyba nawet zdążę zapomnieć, że ja coś takiego nagrywałem, więc easy. Oczywiście ja sobie teraz tu śmieszkuję, żeby nie było, że ktoś tutaj zaraz zbyt bardzo na poważnie weźmie mój komentarz. Ja jakby lubię sobie czasami trochę tak poironizować, nie powiem, że nie. O! Dokładnie o to chodziło. Czyli tak trzeba po prostu te orby zdobyć. No dobra, no. Najwyżej będziemy kręcili, kurde, w nieskończoność. 66 na 75. Pozwólcie, że zrobię teraz coś takiego. Zapisz stan. Co tak zapiszę w razie co. Bo ja jednak przezorny, zawsze ubezpieczony, moi drodzy. No to tutaj będziemy mieli ogólnie 70 orbów, czyli 5 mi zabraknie w najgorszym wypadku. Teraz jak zdobyć tamte orby? To jest doskonałe pytanie. Ja już chyba wiem jak. Tutaj trzeba będzie się ustawić. No dawaj. Dokładnie tak, tutaj trzeba będzie się ustawić. Dokładnie tak. No to tam 70. Jeżeli na samym końcu będzie 5 orbów, to ja będę zadowolony. Tylko wtedy skull gemy nam zabrakną. Skull gemy to jest, powiem wam szczerze, że względem orbów to najmniejszy pikuś, uwierzcie mi.
Skull Gemy czy tam Gold Gemy to jeszcze jestem w stanie jakoś ten, ale jak orby zabraknie mi, no to trochę lipa będzie, bo jednak ja lokalizacji orbów nie znam na pamięć, przez co, no mówię, mogę później w tych lokacjach, kurde, dłubać 5 godzin. Chociaż na streamach to tam wam będzie wszystko jedno, bo będziecie na czacie wtedy, no to... To równie dobrze możemy sobie między sobą dialog jakiś nawiązać, a ja tam będę się tiltował na gierkę. Coś, co uwielbiacie zresztą, bo ja wiem, że widzowie bardzo lubią, jak się triggeruje. Wiecie, co ja wam powiem? Zauważyłem, że odkąd mam czapkę w pierdolkę, za przeproszeniem, to idzie mi teraz o wiele lepiej. No fakt faktem, tiltować się dalej tiltuje, ale nie aż tak bardzo. I to jest chyba plusik lub minusik, whatever. Ja już chyba wiem, jak zdobędę tego orba. Podstępem zdobędę. Jezu, jak to brzmi, jakbym, kurde, miał walczyć zaraz z jakimś koniem trojańskim, czy nie wiadomo z kim. Podstępem to zdobędę, a mianowicie poświęcę się. Proszę bardzo. Teraz już możemy gnać do wyjścia, już mam wysrane w te pozostałe rzeczy, bo tam raczej orbów nie będzie na samym końcu, chociaż możemy spróbować. Bo tylko nam 5 orbów brakuje, więc... I 73% mamy, to zobaczcie, jak to jest dużo. To jest naprawdę sporo procent. A my już mamy w ogóle 2-godzinną sesję za sobą. Bo teraz już ponad 2 godziny nagrywam. W sensie... Nagrywam teraz 8 minut obecnie. Ale... Z całej sesji, bo musiałem cięcie zrobić, bo poszedłem po siostrę. Z całej sesji to 2 godziny już nagrywam, więc... Sporo odcinków na zapas będzie, znaczy odcinków. To raczej ostatnie odcinki na zapas będą. I seria będzie skończona i w końcu będę mógł powiedzieć: tak, skończyłem Dextera na kanale. Ja zobaczę, o co tutaj chodzi. Tam nic nie ma? Nie. A, tam klatka jest, dobra. Walić klatkę. Heh. Psi! Nawet nie wiem, czy ja dobrze idę teraz. Chciałbym, ale nie wiem. Let's see what's on the tube tonight. Boring, boring. Seen it. Rerun. Hated it. Boring. Who was up for that part? Whoa! Sorry, ladies. I didn't know crimson girls took showers. Jack! I'm coming for you, buddy! Hang on! Just checking. Aha, no to spoko, czyli mieliśmy tam Jacka, który był uwięziony, a ty gówno zrobiłeś, Dexter. Nie no, wspaniały z ciebie kumpel, ja bym zazdroszczę takiego kumpla. Jeszcze, kurde, podglądasz tam Crimson Guardki. Jak tobie nie wstyd, ty, gościu? Dobra, co to teraz musimy zrobić? A, trzeba będzie coś takiego, okej, ogarnąć. Dobra, czekajcie. Dobra, widzę, że musimy symbole ogarniać, dobra. Szczerze to nawet nie pamiętam, żeby była taka minigierka, tak szczerze. No ale dobra, skoro jest, no to...
Ja widzę, że Daxter bardzo słynie z tych minigierek. To jest taki... troszkę bym powiedział syndrom... To jest straszny taki syndrom Jacka Trójki, bo Jack Trójka też był napastwiony na początku takimi gierkami. Kurde! X! Kółko! X! Kółko! Lewo, trójkąt! Prawo, kwadrat! No dobra, Jezu, raz się pomyliłem, a wy już tutaj... Mission fail, kurde. Jedna pomyłka. Też mi coś. Już wolałem... Naprawdę, ja już pod tym względem wolę Jacka dwójkę i trójkę, bo tam chociaż miałeś licznik tych faili, nie? Czyli jak tobie raz nie wyszło, to tam miałeś chyba daną ilość, że mogłeś tam chyba z 10 razy sfailować, albo to w jedynce też było, pamiętam. Przy misji z rybkami. To było coś fajnego. No, zajebiście, w końcu misja ukończona. Hey, Sleaze Breath. Do you like killing metal bugs? Well, there is a certain top of the food chain satisfaction to the whole. Then why don't you pick on a bug your own size? Well, technically, you are actually a lot bigger.